created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. Arka Noego. Historie biblijne dla najmłodszych. Dawno, dawno temu na Ziemi żyło wiele ludzi. A wszyscy robili, co chcieli, nie miłując się nawzajem. Bardziej dbali o siebie samych, niż o innych ludzi. Pana Boga martwiło to, że ludzie zapomnieli o miłości. Zapomnieli wszyscy oprócz Noego i jego rodziny. Noe i jego rodzina pracowali bardzo ciężko, zachowując w sercach wszystkie Boże zasady. Dobrze, na dzisiaj wystarczy, chłopcy, możecie to skończyć jutro. Ale ojcze, już prawie skończyliśmy. Jeszcze kilka minut i będzie gotowe. Pan Bóg wie, jak ciężko pracujecie i ja również to wiem. Ale Pan Bóg chce również, żebyście zachowali siłę, aby Jemu służyć. Masz rację, ojcze. Chyba jesteś najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. Ja? Nie. Może jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ale na pewno nie najmądrzejszy. Wystarczy gadania. Dzisiaj na obiad jest potrawka waszej mamy i nie chcemy, żeby nam wystygła. Noe i jego rodzina nie mieli łatwego życia, lecz bardzo, bardzo się kochali i niczego im nie brakowało. A Noe wiedział dokładnie, że to wszystko mieli dzięki Panu Bogu. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mi dałeś i mojej rodzinie oraz za siłę potrzebną do pracy, za strapienia, dzięki którym się rozwijamy oraz za jedzenie na naszym stole. Amen. Amen. A co to? Chyba ktoś przyszedł. O, musicie być głodne. Kochanie, podaj mi trochę mięsa i kości z potrawki. Chyba nasi przyjaciele chcą jeść. Wszystkie stworzenia Boże są ważne. Proszę, smacznego. Nie ma to jak dobry obiad, nieprawdaż? Jesteś dobrym człowiekiem, Noe. Chcecie więcej? Pewnego wieczoru, po kolacji, każdy ucałował Noego na dobranoc i udał się na spoczynek. Noe natomiast nie poszedł jak zwykle spać, ponieważ zaczął ogarniać go dziwne przeczucie. Wyglądasz na zmęczoną, kochanie. Idź się położyć. A ty? Niedługo przyjdę. Nie jestem jeszcze zmęczony. Chyba wyjdę popatrzeć w gwiazdy. Noe wyszedł z domu, a dziwne przeczucie nie chciało go opuścić. Nie miał pojęcia, że to sam Bóg wywiódł go na zewnątrz. Co to? Noe. Boże, czy to ty? Tak, to ja, Noe. Wysłuchaj mnie teraz dokładnie. Ludzie nie darzą się już miłością.
Dlatego postanowiłem pogrążyć cały świat w wielkiej powodzi i zacząć wszystko od początku. To straszne, panie. Nie lękaj się, Noe. Mówię ci o tym, ponieważ jesteś jedyną osobą, która nadal ma mnie w swoim sercu. Dlatego wybrałem ciebie i twoją rodzinę, aby zapoczątkować nowy świat. Chcę, abyś zbudował arkę. Tyle pracy. Wstawać! Musicie mi pomóc w wielkim projekcie. Tak, mówię poważnie. Buduję wielką arkę. Możesz się śmiać. Przekonasz się, zobaczysz. To pole powinno wystarczyć. Zbuduj ją ze świeżego, żywicznego drewna. Ma mieć 450 stóp długości, 75 stóp szerokości oraz 45 stóp wysokości. Uszczelni wszystko smołą. W środku zbuduj górny, środkowy i dolny pokład. Okna zrób tylko pod górnym pokładem. A na końcu wytnij drzwi, przez które mogłyby przejść największe zwierzę, jakie żyje na świecie. Następnie przyprowadź do arki parę z każdego gatunku zwierząt, jakie są na Ziemi.
Cała rodzina Noego pracowała bardzo ciężko. Skończyliśmy, ojcze. Udało się. Gdzie ten stary głupiec, który mówi, że jakaś powódź nadchodzi? Który to? Mój ojciec nie jest głupcem. Tylko głupiec wybudowałby głupią, wielką łódź pośrodku swojego pola. Niech no spojrzy na nią. Ty naprawdę jesteś głupcem. Bądźcie mądrzy i wysłuchajcie mnie. Bóg powiedział mi, że nadchodzi wielka powódź. Tak wiele pracy, a czas ucieka. Ojcze, powinienem ich ostrzec samie. Przed czym? I przed nieprawdziwą powodzią? Chodźcie, zostawmy tego szaleńca. Dziękuję, przyjaciele. Wygląda na to, że mamy naszych pierwszych pasażerów. Zastanawiam się tylko, jak sprowadzę do Arki resztę zwierząt. Ojcze, spójrz! To cud! I w rzeczy samej to był cud. Bóg zrobił coś wspaniałego. Sprowadził do Arki parę zwierząt z każdego gatunku na ziemi. A wszystkie zwierzęta były posłuszne i grzeczne. Nawet lew polegiwiał z owieczką. Tygrysy? Antylopy, zebry, Pan Bóg jest z nami. Mamy już wszystkie zwierzęta. I co teraz, ojcze? Teraz będziemy czekać na deszcz. Chyba nie musimy długo czekać. Spójrzcie. Nagle niebo zrobiło się ciemne i zaczął wiać silny, zimny wiatr. Noe, nadszedł czas, by zabrać rodzinę oraz zwierzęta na pokład Arki. Niedługo zacznie padać. Chodźmy! Wszyscy na pokładzie? Jesteśmy gotowi. Nie lękaj się, moja droga. Bóg nas ochroni.
Deszcz zatopił całą ziemię. Nawet najwyższe szczyty gór znalazły się pod wodą. Ocalała jedynie rodzina Noego oraz zwierzęta w arce. Noe i jego rodzina bardzo zbliżyli się do zwierząt w tej podróży i wszyscy żyli w przyjaźni. Cały czas Noe sprawdzał, czy deszcz przestał padać, ale nic na to nie wskazywało. Padało przez miesiąc, a potem jeszcze tydzień. Aż w końcu po 40 dniach i 40 nocach deszcz ustał. Wówczas szczęśliwy Noe zwołał rodzinne spotkanie. Chciałbym oznajmić wam nowinę. Deszcz ustał. To wspaniale. Nie mogę w to uwierzyć. Kiedy schodzimy na ląd? Więc jeśli wszystko pójdzie jak należy, to woda opadnie za około 6 miesięcy. Wszyscy byli rozczarowani tą wiadomością. Kochali się bardzo, ale byli już zmęczeni życiem na arce. But they waited patiently. Many months passed.
Minęło wiele miesięcy, oni czekali cierpliwie. I co widzisz? To samo co zawsze. Tylko morze. Nigdy się stąd nie wydostaniemy. Skąd będziemy wiedzieć, czy ląd jest suchy? Czy w ogóle gdzieś jest blisko? Nie ma nadziei. Zaraz. Czy na pewno z wami budowałem tą arkę? Czy Bóg nie chroni nas od lat? Ojciec, ma rację. Ale może powinniśmy chociaż poszukać jakiegoś suchego lądu? Noe miał pomysł. Wypuścił z arki jednego z kruków, licząc na to, że jeśli znajdzie suchy ląd, to przyniesie coś stamtąd do arki. Lecz kiedy kruk powrócił, nic ze sobą nie miał. Wówczas Noe ponowił próbę, lecz tym razem wysłał gołębia. Niestety ten również powrócił z niczym. Noe był jednak pewny, że Bóg by go nie opuścił, więc odczekał jeszcze jakiś czas i ponownie wysłał gołębia. Tym razem gołąb powrócił z czymś w dziobie. Była to gałązka z drzewa oliwnego. Ojcze, to znak, że jesteśmy blisko lądu. Tak, synu. Ufając Panu Bogu, zawsze jesteśmy bezpieczni. I Ty również nas chroniłeś, mężu. Niedługo potem Arka osiadła na szczycie wysokiej góry i kiedy można było ją puścić, Bóg przemówił do Noego. Noe, teraz czas, abyście wszyscy wyszli na ląd. Ziemia jest osuszona. Idźcie w świat, miejcie wiele potomstwa i powiedzcie im o mnie. Abyście pamiętali, że już nigdy nie zatopię świata, pozostawiam wam pamiątkę na niebie, która zawsze pojawi się po deszczu. Coś, co przypomni wam moją obietnicę. Następnie Noe i jego rodzina podziękowali Bogu za wszystko, co dla nich zrobił, a potem synowie Noego mieli wiele, wiele dzieci, które były dobrymi ludźmi kochającymi Boga z całego serca. Tłumaczyła Iwona Szoblik, czytał Maciej Kosatka.